Hej, cześć, witajcie, z tej strony Gilatkis. Zapraszam was serdecznie, moi drodzy, na kolejny odcinek z gry. Oczywiście Kingdom Rush. Odpowiadając na pytania też z poprzednich odcinków, które były Sorcerer, proszę bardzo, możemy teraz mieć Curse enemies, damaging them and reducing their armor for a while. Czyli zmniejsza armor. Wiadomo, mówiliście mi właśnie też o tym, że potem będą też inne wieżyczki i tak dalej. I że można bardzo ładnie to wszystko ściągnąć w jedno. W sensie można bardzo ładnie właśnie dać na przykład tego maga, który zmniejszy armor. Przez to łucznicy, którzy normalnie zadają mniejsze obrażenia do armoru, są w stanie zrobić więcej. Jest naprawdę masa kombinacji. Teraz tak, mi się wydaje, że powinniśmy zainwestować tu w łuczników i tu w łuczników, bo oni będą mieli z czasem na tyle zasięgu, że będą w stanie tłuc wszystkich. Więc ulepszymy jednych i drugich. Potrzebujemy na pewno jakichś żołnierzy, którzy będą w stanie tutaj trzymać przeciwników, więc zrobimy sobie na razie tych podstawowych, niech oni stoją tu. I z drugiej strony zrobimy sobie też żołnierzy, którzy będą w stanie stać jakoś tutaj i będą ściągać przeciwników. Na razie nie planuję nic więcej, mamy 300 co prawda, moglibyśmy zrobić jeszcze jakieś te. Ale nie wiem, czy chcę coś tutaj robić w tym momencie. Bo ci łucznicy będą w stanie strzelać przez masę tych, chyba że zrobimy w ten sposób. Zrobimy po prostu większą pewność siebie, na zasadzie będziemy się więcej bronić, o. W sensie będziemy mieć więcej ludzi do obrony, o. I to jest spoczko. Dobra, zapraszam serdecznie. Zaczynamy, ty idziesz na któryś z frontów, bo to oczywiście jest potrzebne. I mamy od razu trole, które będą tu walczyć. Idź pomóż im z tymi trolami. Mogę też chyba go tu wybierać, tak jest, mogę go też tu wybierać. No i tutaj wiadomo, tu idą ci, ale oni zaraz się przestawią, moi łucznicy, i zaraz go tutaj dobiją bardzo ładnie. No i nie ma większego problemu. Nasze jednostki niestety są strasznie słabe na początku, więc nie jesteśmy w stanie zbyt wiele im zrobić. Ale to już inna kwestia. Dobra, pyk. I na dole, jeśli będzie problem, to będziemy dosyłać farmerów, którzy będą w stanie tu podziałać coś więcej. Ty podchodź i pomagaj. Musimy też od razu ulepszać jednostki, jedne i drugie, żeby miały troszeczkę więcej zdrowia. Na razie on pomaga na górnej. A jeszcze kopalnią mogą iść, to jeszcze jest ciekawa kwestia, widzę. Czyli tu też potrzebujemy żołnierzy, ewentualnie tu dać żołnierza, tu dać łuczników. To będzie dobra inwestycja, myślę. I też będą w stanie naokoło. Ci będą w stanie łapać naokoło, ci tu naokoło, ci tu naokoło i tu ewentualnie dać jeszcze jednych w tym miejscu. Tutaj, potem. Gdzie jest mój bohater? A, bo mój bohater zginął, okej, okay, wszystko jasne. To dlatego tak się stało. Bohater, tutaj idziesz. Potrzebujesz ich tutaj zatrzymać bardzo ładnie. Tutaj łucznicy są w stanie... Nie, idziesz do tego pierwszego, tak, to jest najważniejsze. I na razie ich tu wykańczamy. Dobra, dawać ich tu szybciej. Na razie sobie radzą. Ojojoj, na środku nie mamy żołnierzy. Potrzebujemy żołnierzy tutaj, którzy muszą tu pilnować bardzo ładnie. Niech tu na razie się tłuką. Na razie nic im tu nie będę więcej dawał. Więcej żołnierzyków, bardzo ładnie. Ty pomóż im trochę, a nie tak stoisz jak kołek, bo to jest słabe. Potrzebujemy ulepszyć żołnierzy bardzo ładnie. Tutaj kolejni, tych zatrzymujemy. Tutaj jeden przeszedł, nie problem. Latające jednostki zaraz też będą. Więc tych ustawiamy tu wyżej. Niech pilnują już tutaj. Ty idź tutaj tych tłuc. Tego powstrzymają ci, nie problem. I tu musimy jeszcze zrobić łuczników. Proszę bardzo, podstawowych jakichś nawet. Niech tutaj wspierają troszeczkę. Nie mają za dużego zasięgu, wiadomo, ale to już inna kwestia. Dobra, przypilnujemy, przypilnujemy. Tutaj potrzebujemy jeszcze tego ogarnąć. Gościu, biegnij tu go ogarnąć, żeby tu nie przelazł. Tutaj, 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 dawaj, dawaj, dawaj go. Dobra, dziabnij go i bardzo ładnie. Dobra, tych tu, a ty idziesz pomóc, gdzie pomóc? Nie wiem, gdzie możesz pomóc, nigdzie nie możesz pomóc. Stań na razie na środku. Nie jesteś w stanie nic zrobić w tej fali, w tej turze. Tych ulepszamy i tych nie jestem jeszcze w stanie ulepszyć. Więc zobaczymy. W teorii są, no dobra, tutaj tak na styk powiedzmy, naprawdę na styk. Tych ulepszamy, bardzo ładnie, już trochę większe obrażenia, trochę większy zasięg. Szczególnie, że zainwestowaliśmy ostatnio w punkty właśnie. Dobra, siadło. Jakimś cudem, jest. Proszę bardzo, dobra, ty idziesz teraz tu na dół trochę pomóc. Ty idziesz tu na dół pomóc, bardzo fajnie. Musimy jeszcze tych ulepszyć za 110. Aha, oni na razie tylko idą na dole. Fala piąta na 19 w ogóle, to jest ciekawe. Bekacz. A, idzie ich tam troszeczkę, idzie ich. Dobra, wzywamy więcej. No i im po... Czemu ich nie tłuczesz? Jak mam to rozumieć, że... Dobra, no nie tłukł ich z jakiegoś powodu. To jest dziwne, ale nie tłukł ich.
Dobrze, na razie trzymamy pieniądze, póki nie musimy nic robić. Tu też możemy wezwać, nie wiem kto tu będzie szedł, będą psy szły. Więc ulepszamy nasze jednostki tutaj. Niech pilnują bardzo ładnie, jest też więcej psów, które muszą iść. O Jezus, dwa psy. Nie problem, obronione. Tu idziemy na górę z tymi. Ty, na górę, na górę, na górę, na górę. Musisz, dobra, myślę, że dadzą sobie radę. Idź tu teraz. Tu stój. I więcej ludzi, więcej ludzi, więcej ludzi potrzebne tutaj. Zdecydowanie. Tu moglibyśmy jeszcze na taką ostatnią. O, na o, takie ostatnie jakby co. Proszę bardzo, wytrenuj 1000. Żeby stali, żebym miał chwilę na podejście. Idź tu tłuc, bo oni stoją i strzelają tylko. Tu, proszę bardzo. Aha, po prostu będziecie tak stać. Okej. Dobra, przestawmy ich tu i ty, i tych przestawmy tu. I teraz dopiero podejdą, dobra, jest. I bardzo ładnie. I teraz idziecie tu i wy idziecie tu. Trochę jest z tymi łucznikami zbagowane to wszystko. W sensie, no, działa to jak działa, nie? Ale nie jesteśmy w stanie nic z tym zrobić. Dobra, tu jest nieźle. Na górze się zaczyna robić lekki problem, więc rzućmy tu jakieś kule ognia, żeby troszeczkę było łatwiej im. Dajmy im lepszych łuczników już. Dajmy im tu jakąś blokadę, proszę bardzo. I jest ładnie. Dobra, przyspieszmy. 28 zł zawsze w cenie. Ty idziesz na górę, bo ty musisz tu pomóc ewidentnie. Ty musisz tutaj już stanąć, w tym miejscu. I niech sobie działają. Farmerów damy sobie też gdzieś tutaj, myślę, nie problem. Tu mamy kolejnych tych, za 109, mamy 110. Na razie trzeba czekać. Na razie trzeba czekać, żeby te wieże wszystkie łucznicze poulepszać. O, nasz właśnie zginął, fajnie. Super, proszę bardzo. Ci rzucają z tyłu i są problematyczni. Tych nie ulepszymy też jeszcze. Dawać, dawać, złota trochę potrzeba, trochę złota. Cyk, 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 bardzo ładnie. Ty idziesz tu pomóc z nimi. Ci też zaczynają przechodzić. Zaczyna się pojawiać problem. Ulepszmy tych. Jesteś w stanie coś podziałać z nimi w ogóle. Ty musisz iść tu pomóc, bo my tu nie podziałamy nic wtedy. Dobra, jestem w stanie. Dobra, tych. Dobra, coś tutaj podziałało. Nie mam pieniędzy, nie mam pieniędzy na nich. Tutaj tych pociśniemy, bardzo ładnie. Mój na razie jakoś tam pilnuje, jakoś. Totalnie jakoś, nie wiem jak to na razie działa. Dobra, musimy wziąć sobie dokupić tych. Bo te dynamity są świetne. Puf, bardzo ładnie. Kolejny dynamit tu może? Idź tu, idź tu zatrzymaj. Dobra, idź go tu zatrzymaj i bardzo ładnie. Jesteś w stanie. Co to jest znowu? Dark Slayer. O kurde, jakieś takie miecze mają. Bardzo twardy, bardzo wolny, super armor. No to będzie ciekawie. My już mamy powoli problem. Dobra, trzymaj ich tu. O kurde, no tu są problematyczni. Rzucimy dynamit. Tyk, jeden. Drugi, ojojoj. Powiem wam, że będzie ciężko. Tu musimy kolejnych wojów dać. I tych wojów dać też tu. I ulepszyć ich razem z tymi. I ty musisz ich tu już trzymać, bo inaczej nie damy rady sobie. Puf. I dobra. Załatwiaj ich tu, podchodź i pomóż z tym. Bo tu, ci się cały czas z tymi łucznikami tutaj bawią. Ale spoko, jak się bawią z łucznikami, to na razie nie jest źle. Nasz, żeby to ogarnął. I będzie dobrze. Dobra, jest okej, okay, jest okej, okay. Jest na razie dobrze, łucznicy mu pomogli, zaraz go dobiję. I jest, nice, dobra, teraz ty idziesz tu pomóc. Bo tu jest problem, tutaj zatrzymujemy. Tych ulepszamy oczywiście i zaraz damy im łuczników lepszych. O Jezus, kurde, ile ludzi się narobiło. Ale dobra, te wilczki zostaną zatrzymane zaraz. Też nie problem jakiś wielki. Jednych przestawiamy na górę. Was przestawiamy na górę. Tamci sobie tam popilnują chwilę, nie problem. Bardzo ładnie się zajęliście nimi, super. Strzelaj, bij się z tym. Dobra, tylko pokonasz tych i już wracaj tu na górę. Musisz tutaj wracać, bo robi się powoli sieczka. Uf, dobra, zginęli. Porobione. Dobra, mamy tych łuczników. Tu na górze ulepszamy też na tych łuczników. Dobra, jest nieźle. Tu jeszcze musimy tych możemy zaraz ulepszyć. Dobra, idziesz tu na nich. Ci tam sobie ogarną. Bardzo ładnie, łucznicy już tłuką. Dobra, latające jednostki mogą też przyjść. Ci się tutaj tłuką, bardzo ładnie, ty idziesz tu pomóc. I farmerów. Co to jest? Rocket Rider, o kurde. Latający normalna prędkość, może używać turbo. O kurde, jak ja mam ich powstrzymać niby? Chyba, że tak jak w tym momencie, że zużyją turbo. I jest tego, i jest koniec. No dobra, no to... O kurde, i co teraz mam zrobić, jak on tak użyje turbo? Nie jestem w stanie nic więcej im zrobić, bo oni nie mają tu już zasięgu.
Nie no, jeszcze coś tam byli w stanie im zrobić, ale ja nie jestem w stanie nic więcej. Dobra, mogę zrobić tak. Jednego zdjąłem. Musiałbym mieć postać strzelającą. Musiałbym mieć bohatera. To jest chyba coś, w co zainwestujemy, powiem wam. Musimy mieć bohatera, który strzela po prostu w ten sposób. Tu damy muszkieterów. I tu też zaraz zrobimy muszkieterów. Tylko jeszcze w jakieś umiejętności. Ty idź tu pomóc. Idź pomóc. Dobra, idziesz tu, bardzo ładnie. Jeszcze farmerów tu damy na obronę. Niech będzie. O, bardzo ładnie, tam przypala ich jeszcze troszeczkę. Ale jak oni się tam rzucą tymi strzałami, to jest źle. Czemu wy w ogóle nie atakujecie? Wytłumaczycie mi ten fenomen w ogóle? O, dobra, teraz atakujecie, w końcu coś się dzieje. Kurde, a nie tak staliście z boku, bez sensu. Ten Dark Knight jeszcze idzie. Dobra, ci tu też mogą iść. Dostaliśmy 47, więc jest nieźle. Chciałbym te Thorns kupić, bo ci, albo to ewentualnie, żeby byli w stanie też ich ściągać na hita. Uf, dobra. Ściągnij tego, ściągniesz kolejnego i powinno być dobrze. Dobra, co się na górze dzieje? Trochę gnomów przyszło, niech będzie. Nie chcemy na razie tu nic robić. Wymiejcie strzały. O, nasz zginął. Okej. Rozumiem, przytrzymać. Wy jakbyście mieli szansę jeszcze coś tutaj zrobić, w sensie większe te... O kurde. Dobra, mój bohater musi się odładować, bo inaczej będzie pupa. Ty dawaj tu, musisz tu przyjść. Bo inaczej nie będę w stanie zbyt wiele zrobić. One kosztują dużo żyć. A ja nie chciałem tracić swoich żyć. Dobra, pomóż mu. Teraz tu kurde się dzieje grubo, widzę. Dobra, trochę uwolnimy was od tego wszystkiego, żeby było łatwiej. 313. Dobra, robimy łuczników. I tu też zrobimy chyba tych łuczników. Dobra, niech będzie. Bardzo ładnie, jest fajnie. Idziesz teraz tu pomóc, wyjdzie tu przytrzymać. Powiem wam, że dzieje się taka sieczka, że nie jestem w stanie momentami ogarniać. Dobra, przyspieszmy, żeby dostać trochę złota więcej. I musimy zaraz znowu poinwestować troszeczkę, bo nie będziemy w stanie zrobić. Ty idź tu, atakuj tego gnoma dużego. I musimy teraz tak, kupić Thorns. Niech będzie, żeby byli w stanie zatrzymywać ich. Jesteście w zasięgu, bardzo ładnie. Tutaj podstawowe jednostki, też nie problem. Dobra, wszystko jest spoko raczej. Raczej powinniśmy się wyrobić, mi się wydaje, raczej. O kurde, dobra, przyszedł Yeti. Tego się nie spodziewałem. Musimy kupić tę umiejętność, żeby była jakaś szansa, że zestrzelą Yetiego na hita. Liczę na to przynajmniej, że zestrzelą Yetiego na hita. Mój bohater oczywiście nic nie robi. Stoi sobie w miejscu. Tutaj przypilnujmy troszkę bardziej. Powiedzcie mi, że zestrzelicie Yetiego. O Boże, z każdej strony idzie Yeti. W sensie, no pomagają na pewno. Czy zrobi to dużo? Nie wiem. Przytrzymujmy. Dobra, jeden Yeti padł. Ty idź pomóż z tym Yetim. Bo ten wygląda, jakby był w stanie być już tutaj zaraz załatwionym. Dobra, dół jest na razie dobrze broniony, mi się wydaje. 40% szans na tego. Tutaj góra też jest okej. Dobra, poprosimy teraz tu. Mamy tylu strzelców, że w chwili obecnej wydaje mi się, że nie powinniśmy się martwić niczym. Ale właśnie, jak będziemy mieli takie jednostki tutaj. Headshot poleciał, bardzo ładnie. Jeśli oni z tymi headshotami byliby w stanie się ogarnąć, to byłoby... Czemu nie strzelacie w tych pierwszych? Dobra, tam ten strzelił, niech będzie. Ajajaj, dobra, musimy zrobić kolejnych łuczników. Nie mam pieniędzy, dobra, mam pieniądze. Dobra, na razie nie jest źle, coś tam byli w stanie. Może headshot jakiś na tego ostatniego chociaż? Brakło jednego strzału. No chwila, nie, jeszcze jestem w stanie coś zrobić. A, brakło na tego, no trudno. Jedno zdrowie stracimy, nie jesteśmy w stanie nic zrobić więcej. Poprosimy tego jeszcze, byśmy zrobili na muszkieterów. Albo tego na razie ulepszyć, żeby miał 60% szans. Dobra, go. Co on zdjął? Aha, któregoś z tych zdjął. Z tych troli dużych. Dobra, nasi tutaj bardzo fajnie, bo oni tu stoją, ci strzelają w nich, a nasi są w stanie ich wybijać, więc to działa całkiem nieźle. Bardzo fajnie. Poproszę tutaj w takim razie, ci są już ulepszeni na maksa, jeśli chodzi o to. Na razie ciężcy to na razie nie będą przechodzić, więc myślę, że może tu zainwestować w muszkieterów, bo chociaż to 17 fala, chociaż jak przyjdą mi znowu ci latający, to ci latający będą bardzo problematyczni. Czemu ty nie pomagasz? Ten mój bohater jest po prostu totalnie komiczny, jeśli chodzi o to. Oni jak będą tu w stanie strzelać jeszcze tymi, to będzie też dobrze. Muszę tu pomóc troszeczkę. Ty idź znowu tutaj pomóc. Idzie ciężki na dole. Został odstrzelony na hita. Dlatego uwielbiam te strzały tych muszkieterów, to jest piękne. Dobra, ty tu też, 20% szans na strzały i powinno być good.
Dobra, tam nasz bardzo ładnie sobie radzi. O, co prawda zginie. No właśnie. Nie było opcji, że nie zginie. Zaraz muszkieterzy właśnie będą w stanie tu jeszcze pomagać minimalnie. Bardzo ładnie. No i jeszcze złapanie oczywiście w pnącza, które tutaj są w stanie działać. Czy wy w ogóle wy nie macie w ogóle pnączy, dlatego tu nie idzie tak dobrze na górze. W sensie nie powstrzymują ich aż tak dobrze. Tu też, tu można byłoby dać pnącza, bo by łapali i tych z góry, i tych jakby co. Więc zaoszczędźmy na to, zaoszczędźmy na to. Ty idź tu pomóc, bo to też jest bez sensu, że tak stoisz, cyk. Dobra, zaraz ich załatwicie, 63, więc robimy to i jest spoczko. I zatrucie też będzie można im kupić zaraz za 250, jeśli byśmy chcieli. Bo to daje tylko na sekundę, tu na 2 sekundy i potem na 3 sekundy. Co się dzieje? Halo, 18 fala? Halo? O Boże, dobra, idą Yeti. Na razie tu, na razie najważniejsze tutaj z tym Yeti. Na razie ci nie mają żadnego zasięgu, niech będzie. O Boże, na dole jak ten Yeti zleciał. Co się stało? Czemu ten Yeti tak dostał w ciry od razu? Dobra, nie wiem czemu, ale nie wnikam w to. O kurde, będzie więcej Yeti. Tutaj też spadł Yeti. Dobra, niech będzie w takim razie. Okej, jest nieźle, jest naprawdę nieźle, muszę przyznać. Większa szansa na headshota. Zdecydowanie bardziej wolę headshota niż zadawanie ciężkich obrażeń. Tamten dostał headshota. Ten ginie. Nie ma. Tam zaraz kolejny ginie. Okej. Są przytrzymywani po prostu jak się da. Dawać tymi strzelcami. Proszę bardzo, cyk. Headshot. Nice. Dobra, tego przypilnuj. Tego przypilnuj tutaj. A, dobra, jest. 250, bardzo ładnie. Jeszcze możemy zatrute strzały dać, albo te łańcy na górze i to będzie jeszcze łatwiej szło wszystko. Dobra, jeden tu zginął. Ci będą strzelać teraz w tego... słuchaj, ty musisz się tu przejść, bo inaczej nie będą w stanie tu nic zrobić. Wy macie, tylko ci na górze nie mają tych forensów i strzały zatrute. Bardzo ładnie, poproszę oczywiście. Co to było? Jakiś juggernaut? Czy ja źle widziałem? Więcej zatrut tych. O kurde! Co to ma być? Dobra, na razie zresztą też musimy poczekać. Tutaj widzę, że też psiaki są zeszli. Czemu? A, bo on zamraża wieżyczki. Dobra, wszystko jasne. Tutaj ulepszamy ich troszeczkę. Niech się trzymają, bardzo ładnie. Musimy też użyć naszego ulta. Odmrażamy, odmrażamy cały czas. Na dole jest tego, Yeti tylko. O, coś tam chrumka, to on tak mam rozumieć, chrumka? Pięknie, dobra, pomożemy wam tu minimalnie. Wy trzymajcie ich tutaj teraz. Dobra, niech będzie. I trzymajcie ich tutaj. Niech sobie nigdzie nie pozwalają podejść, bo łucznicy będą wam pomagać zaraz. To nie problem. A, odmrażamy te wieżyczki oczywiście. Odmrażamy wieżyczki. Wy teraz możecie iść tu bronić. A wy możecie tu bronić już. W sumie to możecie tu bronić razem z nimi. Bardzo ładnie, po kolei. Bohater, ty jesteś bohaterem, więc powinieneś być bohaterski. On się tam męczy w ogóle po uderzaniu kilka razy. Na dole idą też te. O kurde, mój zginął. Dobra, to będzie ciekawie zaraz, muszę przyznać. Ci muszą tutaj więcej zrobić. Wy przejdźcie już tu na obronę. A dobra, zestrzelili go, nieważne. Idźcie jednak tu. Przytrzymujemy, przytrzymujemy. Już odblokowujemy. Mój tam bohater ginie co sekundę dosłownie. O Boże, ile on ma zdrowia. Ile on ma zdrowia, tam makabra jakaś. Dobra, strzały wam wszystko. I w to. Wy też ulepszenie. Thorns, thorns. I lecimy dalej. O Boże, ile wieżyczek jest zablokowanych. Wy macie? Który poziom? Trzeci poziom tego. Dobra, niech będzie. Pyk. Ulcik, cyk, cyk, cyk. Bohater, chodź tu na dół, bo ty będziesz tu potrzebny. O Jezus, ile wieżyczek mi żeście zablokowali? Nie! Ty idziesz na dół i koniec. O Jezus. Dobra, jest. Czemu wy... Idźcie tu. Wy możecie iść tu. Wy możecie iść tu przecież, nie? Dobra. A on zjada ich po prostu. Boże, te wieżyczki cały czas są blokowane. Bohater, idź tutaj pomagać. Mamy jeszcze Eldynamito, który pewnie niewiele zrobił. Ile on ma zdrowia? 11 tysięcy, o kurde. Tu, trzymamy. Dobra, bohater jest w stanie tam przytrzymać troszeczkę. Znowu nie jesteście w stanie zrobić zbyt wiele. Ulepszamy wam strzały na maksymalny poziom. Dobra, jest nieźle, szczerze mówiąc. Wy przejdźcie tu już. Wy przejdźcie tu. Wy przejdźcie tu. Wy tu jesteście, dobra, już odblokowuję te wieżyczki, Jezus.
Co mogę wam jeszcze ulepszyć? Co mogę jeszcze zrobić? Tu nie mogę już nic zrobić. Więc tu ulepszymy to strzelanie na blisko. Tym jeszcze możemy ulepszyć strzelanie na blisko. Na dole cały czas się trzymamy z tymi. Dobra, idźcie tu. Niech pilnują. Tutaj psiaki jakieś idą. Psiaki dostały trochę w łeb. Boże, te wieżyczki cały czas! Aaa! Dobra, jest. Cały czas zapominam o tym. Was nie ulepszam, to nie ma sensu większego. Tu ulecimy w to. Inwestujemy w to, w tamto. On cały czas tylko chodzi i wcina ich. Cały czas ich je. Jakie to jest głupie. Ale piękne zarazem. Bardzo ładnie sobie radzimy, muszę przyznać. Tutaj. Czy jesteście w stanie go jeszcze tutaj dać mu jeść trochę? Dobra, wszystko spokojnie. Ogarniam. Wyjdziecie tu. Wyjdziecie tu. Dobra, jest. Bardzo dobrze. Odwraca uwaga. Na dole nasi walczą. Ulta mam też. Tu. Dobra, bardzo ładnie. Nie no, zrobimy go na spokojnie. Tu zaraz wejdzie w tego headshot. Co prawda boss chyba nie jest w stanie dostać headshotem, ale to już kolejna kwestia. Znowu zamrażasz, no. Come on, ileż można. Zaraz dostaniesz w łeb tutaj z tych ciężkich. O, i tyle, i proszę bardzo. I dziękujemy serdecznie, teraz ty już zginąłeś. Nie macie. Jakby kupę zrobił. Teraz jego wysadzamy. Proszę bardzo. Pokonaliśmy JT. On się nazywał JT. Dobra, dostaliśmy dwie. Niestety dwie, tylko dlatego, że coś tam nam poprzechodziło. Szczególnie ci latający. Szczególnie ci latający najbardziej. To był największy problem. Mamy też upgrade'y. Mamy trzy gwiazdki. Możemy zwiększyć i mieć szansę na podwójne obrażenia. To jest też, myślę, spoko. The Wastes. Niech będzie. Lecimy na kolejny poziom w takim razie. Tesla razy 104. Shoots bolts of lightning that I can strike. To jest wieżyczka po prostu, z tego co rozumiem, ta strzelająca, tak? Aha! Multiple ground and flying enemies, czyli latające jednostki też. Będą szli z dwóch stron, więc myślę, że tutaj takim bez myślenia. Tu są łucznicy i tu też raczej są łucznicy, bo będą mieli zasięgi na obie strony. Tu moglibyśmy też zrobić łuczników, bo oni są spoko. Tutaj zrobić żołnierzy, którzy będą w stanie tutaj cokolwiek blokować. Tutaj tak samo polecić w żołnierzy, którzy będą w stanie cokolwiek blokować, tylko tak, żeby wiadomo, łucznicy byli w stanie tutaj być w zasięgu. Minimalnie bardziej tu. Teraz tak, tu są łucznicy, ci stoją dobrze. Łuczników można od razu tych ulepszyć i tych ulepszyć, przez co mają trochę większy zasięg. Jest spoko, 230 jeszcze zostało. Dobra, na razie jest ok. Tego damy tu i lecimy. Zobaczmy, co z tego wyjdzie. 19 fal, tak samo. Jest całkiem sporo. Myślę, że dokupię trochę tych dynamitów, bo one są, no, chyba najlepsze z tego wszystkiego, realnie. Możemy też... for a while. Boję się właśnie tego stwierdzenia for a while, że tylko na chwilę jest w stanie przytrzymać naszych przeciwników. Dobra, jest nieźle, szczerze mówiąc. Lecimy z tym wszystkim. To jest w ogóle jakiś ten... Co to kurde jest? Jakieś cmentarzysko. Myślę, że jesteśmy w stanie to ugrać, więc poproszę. Są psiaki. Tu sobie przytrzymamy trochę od psiaków. Bardzo ładnie. 290. Tutaj nasi pomagają, ale... A! Jeszcze z tego idą! O kurde! Proszę mi szkielety tu przypilnowywać. Dobra, jak tu zrobimy łuczników, to tu możemy zrobić wojsko. Ale wojsko idzie na górę, wojsko na górę, wojsko na górę. I tu łuczników robimy. Kościaki nie powinny być za bardzo problemem, ale zobaczymy, nie? Co z tego wyjdzie. O kurde, trochę ich tam jest, szczerze mówiąc. Trochę ich tam, kurde, jest. Bohater na górę. Na górę, bohater. Bohater na górę! Potrzebujemy cię tam, nie tutaj. Idziesz tu. I musimy ich przytrzymywać. Tłucz się z nimi, używaj tej umiejętności. Tej podpalania, dobra, jesteś w stanie cokolwiek zrobić, bardzo ładnie. No, na razie powiem wam, że przez te kościaki jest dosyć ciekawie, szczerze mówiąc. Całkiem nieźle. Dobra, bohater tu na górę teraz, w takim razie. Musimy tu ich kierować. Łucznicy tu są w stanie cokolwiek robić, ale to wojsko podstawowe pada bardzo szybko. Musimy ich ulepszyć, jeśli chodzi o to. Dobra, stań tu. Tu mógłbym też stworzyć jakichś wojskowych, żeby tu stanęli do łuczników, ale nie stać mnie jeszcze. Tu nie problem, tu stworzymy sobie naszych farmerów. Czy wy się przestawicie na górę? Tak, przestawiam się do niego, dobra, bardzo fajnie. Bardzo ładnie i zrobimy sobie jeszcze tu wojsko. Chyba tak, tu będzie spoko. Które stanie sobie w tym miejscu. Dobra, i ty stań tu na razie i pomagaj. O, dobra, jednak tu. On ma już piąty poziom w ogóle, kiedy on wbił ten poziom? Szaleństwo totalne. No, teraz będzie też mały test, bo mamy sporo tych. Mamy sporo latających jednostek i pytanie, czy to... Właśnie, miałem jeszcze bohatera tego na dystans trochę kupić.
Dobra, tu damy sobie farmerów, nie problem. Ty bij się z tym jeszcze. Czy to będzie w stanie podziałać? Nie wiem, czy to... Nie są w stanie ich tu załatwić. Dobra, to jeszcze tu musimy łuczników zainwestować. Nie stać nas na więcej, jeśli chodzi o to. Czy ja jestem w stanie tym na przykład załatwić takiego gargulca? Jestem w stanie, dobra. To jest niezłe. Czemu ty nie atakujesz? Tu potrzebujemy więcej. Co to jest? Demon Spawn. Odporni na magię? Infernal Combustion. Nie jestem pewien. Aha, eksplodują, kiedy umierają. Okej. Dobrze, to już wiem w takim razie, co to jest. Tu jest tego dużo, szczerze mówiąc. Na razie nie musimy się o to martwić. Ja bym to ulepszył. Realnie. Ja bym poszedł tutaj tym moim. Więcej, więcej. Tutaj i pomagaj im, bo tutaj jest ich naprawdę od groma. Tamci tam w międzyczasie ich gdzieś tam załatwią. Jak nie ci, to ci na końcu łucznicy. Dobra, jest spoczko. I tu bym zrobił drugich wojsk. O kurde, tutaj też idzie ich trochę. Szczerze mówiąc, teraz w co tu iść? Czy w magów, czy w łuczników, czy w co? Dobra, tu jest nieźle. Ty idź rozwalić tych. Nie będziesz potrzebował, tu idź na razie. Jest nieźle. Tu i tworzymy tych. Bardzo ładnie. No ich tu jest od groma, więc ja bym tu jednak mimo wszystko stworzył właśnie tych, którzy tu będą stać i pilnować. Tylko musimy ich poulepszać. Dobra, więcej. Stań tu na drodze. Ty pomagaj tu w ogóle cały czas tu pomagaj. Bo... Pomagaj tu! Szkoda, że sam nie mogę tą postacią chodzić, ale to już inna kwestia. Tych przydałoby się też ulepszyć, bo oni tu giną cały czas. Albo zrobić łuczników. Dobra, niech łucznicy tu będą. Oni tu będą bardzo ładnie łapać na jedno i drugie, mi się wydaje. Dobra, jest, spoko. I ty idź tutaj tych powal troszeczkę. Jak będą? Latające jednostki. Rozwalasz bardzo ładnie i tu idź tych. I przyspieszymy. No tam trzy monety, co prawda, ale niech będzie, zawsze coś, nie? Dobra, tłuczcie tu z nimi. Tego też przytrzymamy leciutko i będzie dobrze. Tylko żeby teraz te gargulce ogarnęli. Tu ci nasi też sobie słabo radzą. To ci są tu? Nie. Którzy to są ci? Nie jestem pewien. Tu wszyscy stańcie i tyle. Łucznicy mają spoko zasięg też. O kurde, jacyś lepsi tu wychodzą szkielety. W sensie jakieś lepsze szkielety wychodzą. Idź tu pomóc. Idź tutaj stań. No na razie jest problem, powiedzmy. 160 nie mam jeszcze. Dobra, mam 160. Powinniście być w stanie to już zrobić. Bardzo spoko robotę. Na tą końcówkę tutaj. Idź tu pilnować. Dobra, jest. Dawać mi ich. 4 sztuki złota. Niewiele. Pilnujemy. Jedni i drudzy bardzo ładnie. Tu możemy tych nawet dać tu leciutko bardziej, żeby sobie stanęli. Spoczko. Tu jeszcze by się przydało jakichś wojskowych dać, żeby tu byli w stanie bronić. Żeby byli w stanie tu stanąć jakoś. O. No, proszę bardzo, jakoś w ten sposób. Dobra, myślę, że tu powoli jesteśmy w stanie to ogarnąć. Tylko tu musimy ich jeszcze przytrzymać troszkę. Poproszę tutaj, więcej, powstrzymywać. Na dole sobie jakoś tam dają radę. Nie wiem jak, ale jakoś sobie dają radę. Ale tutaj straszna jest masakra. A, bo ci nie mają dalej zasięgu. Tych nie możemy dalej powysyłać. Dobra, za 110 ulepszamy. Zaraz tych ulepszymy za 110. Bo oni z tymi tutaj szkieletami mają niemałą zabawę. Szczerze mówiąc, ja muszę tym swoim bohaterem też trochę latać więcej. Dobra, więcej. Jak zrobimy sobie tych paladynów, to oni już będą kozakami. Oni już będą w stanie zrobić bardzo dużo realnie. Ale no póki co musimy jeszcze się powstrzymywać. Ci łucznicy na dole też powinni tu być lepsi. Ci już też powinni mieć umiejętności, żeby móc coś robić. Ale na razie to jest taka oszczędność straszna. Dobra, przyspieszmy. Plus 5. Co to jest? Demon Lord. Trochę jakbym grał w Diablo, szczerze mówiąc. Shields already... Aha, broni. Nakłada tarcze na inne demony. Odporne na magię. No wiecie, jest na razie masa takich jednostek, które są strasznie odporne na magię. To jest problematyczne. Dobra, idziemy tu i rzucamy od razu tych farmerów. Ty dawaj tu i ciśniemy go. Może go nawet trochę tak przyciśniemy, bo on jest chyba tu główny na tej fali, szczerze mówiąc. I więcej farmerów. Dobra, on jest chyba na razie głównym. Ci tu się z tymi szkieletami. Z jednej strony te szkielety są problematyczne, ale jak tutaj ogarniamy na dole, to tutaj oni są w stanie bardzo ładnie. Dobra, kolejnego załatwili. Pyk, cyk i farmerzy, proszę bardzo. I cyk, i rozpalanie, i rozwalanie. Dobra, tu już ogarnął. Nie problem, 250. Tu zaraz powinniśmy być w stanie kupić te thornsy, ale powinniśmy też ulepszyć zdecydowanie tych łuczników, żeby oni byli w stanie tu bardziej pomagać naszym na tych na te szkielety. Dobra, tu zginęło, tam zginęło. Tu więcej ludzi potrzebujemy. O kurde, psy jakieś idą. Demon Hound!
I znowu odporne, wszystko odporne na magię teraz. Czyli trzeba grę dostosowywać. Trochę sprzedawać, trochę robić to, trochę robić tamto. 145 nie mamy. A jakbyśmy dali to, to byśmy byli w stanie więcej tu strzelać też. O, i teraz są w stanie więcej nasi strzelać, bardzo ładnie. Tych mógłbym dać na muszkieterów, bo tu nigdzie indziej nie ma miejsca na muszkieterów. To jakbym zrobił ewentualnie łuczników. Te psiaki też tutaj są trochę problematyczne, ale damy radę. A już się odblokowało, no to walimy znowu tutaj, cyk, cyk, cyk. Bardzo ładnie. Tutaj też trzeba zainwestować minimalnie w tych ludziksów moich. Czy on tutaj ich dobije? Raczej powinien być w stanie. Damy tutaj jeszcze farmerów. Dobra, ulepszamy. Niech będą lepsi. Bo na razie tu na dole sobie ciśniemy całkiem fajnie. Jakoś dajemy radę. Tutaj też dajemy radę, tylko ta lewa strona jest taka troszeczkę upośledzona. Idź tu im pomóż, to przy okazji wbijesz jakiś poziom. I myślę, że będziesz w stanie coś więcej zrobić niż jakieś takie zwykłe pierdoły. 160. Poproszę. Co to idzie? Nie jestem nawet pewien, co tam idzie, ale powstrzymam ich już na samym starcie minimalnie. Do tych jeszcze minimalnie potrzeba pieniążków. I... 2. Aha, czyli za szkieleta jest 2 złota. Niewiele. Tu, bohater, też możesz tu przyjść. Ty już masz 10 poziom, kozaku, prawie. Ile ty masz? 640 zdrowia. A... non, czyli... aha, on w ogóle nie ma pancerza, dlatego tak. On też, powiedzmy, jest w stanie ginąć w miarę. Ma potężne obrażenia, ale nie jest w stanie też niektórych rzeczy ogarnąć. Dobra, tam jest bardzo ładnie. Tutaj teraz trochę szkieletów wyszło, ale to nie problem. Zaraz wam tu dorzucimy coś. Albo w ogóle pomożemy wam z tym, z kulami. Ale myślę, że nie ma co kuli używać. Szczególnie, że łucznicy sobie bardzo ładnie radzą. I dobra, zróbmy tych. I będziemy w stanie tutaj mieć bardzo ładne pole. I będziemy zaraz w stanie kupić jeszcze jakieś umiejętności. Myślę, że będzie spoko. Ci tutaj troszeczkę giną, ale nasz tutaj poszedł pomóc. Dobra, z tej strony mogą iść. 37 monet, to jest dobre wyjście, myślę. O kurde, ty idziesz tu. A tutaj tego. Dobra, trochę tutaj pomożemy. Dobra, jednak możesz przyjść tu. O kurde, ile tych psiaków. O kurde. Ale się ich wysypie tutaj zaraz. Przytrzymujemy, 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 przytrzymujemy cały czas. Uf, uf, uf. Jakoś to idzie, jakoś to idzie. 400, dobra, wy macie thorns. Jesteście w stanie ich zatrzymać lekko. Na razie skupimy się na tej jednej stronie. Wy powinniście się tu dostawić lekko. Ile wy macie zasięgu? Tu. Więc wy jesteście w stanie stanąć tu. A ci nie są w stanie stanąć dalej niż tu, więc jest luz. Ten tutaj tłucze, stań sobie tu, żebyś był w stanie pomagać i będzie okej. Na razie oszczędzam. Na razie oszczędzam, bo nie wiem, co przyjdzie z kolejną falą. Demon spawn, demon hunt. Dobra, czyli przyjdzie trochę rzeczy stąd. Niech będzie. Tutaj bardzo ładnie pomóż. My tu trzymamy już tego na starcie i ty idź już tutaj tłucz ich bardzo ładnie. Na razie będzie nieźle, myślę. Może coś tu więcej przyjdziesz, czy więc nie, na razie nie. Jak przyszłyby jeszcze te psiaki, to byłbym w stanie coś więcej zrobić. O, 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 na przykład teraz. O. Cyk, cyk, cyk i od razu psiaki trochę dostają po łbie. Bardzo fajnie. Nie wiem czemu, co prawda moja ognista postać jest w stanie ognistym demonom coś robić, ale nie będę w to wnikał, nie? Jakby to już jest inna kwestia. Dajmy wam strzały lepsze, zatrute. Czy zatrute strzały działają na szkielety? Wydaje mi się, że to jest trochę alogiczne. W sensie to jest totalnie raczej nielogiczne, ale nie będę w to wnikał. Może taka szansa jest. Dark Knight, Dark Slayer. Dobra, jesteśmy w stanie to ograć. Bez żadnego problemu. Tego załatwimy i zaraz bohaterem przejdziemy na lewo. Tylko tutaj musi te tarcze im tu porozwalać, szczerze mówiąc. Dobra, jeszcze tego, cyk. Rozwala, no i tarczę mu nałożyłeś, kurde. Tego drugiego bij, tego bij. To jest ważniejsze na razie. Jakbyśmy mieli jeszcze właśnie tych snajperów już w tym momencie, to byśmy byli w stanie jeszcze snajperami bardzo fajnie podziałać. Czemu szkielety idą w dół? Aha, jakoś tak dziwnie, po prostu na ścieżkę najpierw szły. Dobra, idziemy tutaj. Tu możemy pomóc minimalnie tym nalotem, żeby to minimalnie szybciej poszło. Teraz tak, wy będziecie problematyczni, więc ulepszamy wam thorns na maksa. I teraz zbieramy thorns dla tych, bo oni będą mieli też ogromny zasięg. Naprawdę ogromny zasięg. Dobra, rozwalajcie, co tu idzie. Spoko, damy radę. Damy radę. Zaraz mojego bohatera przesyłam na lewą stronę i też jest dobrze. I proszę bardzo. Tutaj zaczyna się robić mały pogrom, ale to już niedługo, bo ulepszamy oczywiście thorns, dzięki czemu jesteśmy w stanie przytrzymać naszych tutaj przeciwników. Bohater, potrzebny jesteś na górze minimalnie. Dobra, zaraz może jeszcze puścimy tu jakiegoś ulcika. Pum, 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 pum. Bohater, gdzie jesteś? Boże, nie biegłeś nawet. Jezus, jaka z ciebie ofiara losu. Dobra, łucznicy są w stanie cokolwiek przytrzymać. Bij się z nimi. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. Teraz jesteś w stanie przejść tu. Dobra, ogólnie możesz iść już tutaj. To myślę jest bardzo ładnie do ogarnięcia.
Ty musisz się tłuc z tym głównym ich naczelnym typem. To jest na razie podstawa twoja. My tu robimy co? Trzeci poziom Tornsów, myślę, bez żadnego problemu. Poprosimy, co to będą? Rocket Rider razy 4. Tu się nie boję, tu się boję trochę o to wszystko. Więc tu zrobię jeszcze jednych łuczników. Dobra, dawać ich. Naprawdę tutaj, o, ty tego pomóż tu, czemu stoisz z boku? I zaraz będziemy mogli coś ulepszyć. Oni tutaj, fajnie jakby na początku już używali tego przyspieszenia. Nasi zaraz będą tutaj tłuc ich powoli. O właśnie. I nasi nie są w stanie ich w żaden sposób jeszcze utrzymać. Ci jeszcze dodatkowo nie mają na razie żadnych zatrutych strzał. Tamci, o, tam jak przelatują totalnie. O kurde. Dobra, tutaj jestem w stanie cokolwiek zrobić, ale... Bum, bum, bum. Nic to nie zrobiło im nawet. Tam chyba dwóch zdjąłem, nie jestem pewien. Chyba jednego tylko zdjąłem. No dobra, trudno. Straciliśmy tak, dwóch tylko przeszło. Niech będzie. Dobra, kolejnych, bo nie mamy tu nic tak do roboty. Wy macie już zatrute strzały, więc jest fajnie. Wy macie zatrute? Macie też zatrute. I zadajecie na razie 30 chyba. Więcej tutaj... A, psy zostały zatrzymane, to nie problem. Tutaj podejdź i pomóż. Na razie musimy inwestować. Cały czas inwestować w te tutaj. Ewentualnie tu uzbierać na muszkieterów, którzy też będą fajną robotę robić, bo będą mieli ogromny zasięg i będą w stanie strzelać w to, co idzie na froncie. Tylko wiadomo, potrzebujemy trochę pieniędzy. Ty tu rozwal te psiaki i zaraz będziesz w stanie tam pomóc. Po lewej też idzie dwóch Dark Knightów, ale nasi zaraz powinni być w stanie to ogarnąć. Dobra, bohater niech tu troszeczkę podziała sobie. Ci tutaj powinni być zaraz zatrzymywani cały czas. Właśnie, jest dobrze. Jest, jest naprawdę nieźle. Teraz przydałoby się ulepszyć to na 250. Tutaj pomożemy troszeczkę farmerami, bo farmerzy będą bić osobno. Ba, nawet rzucę wam tutaj ulta. Bardzo ładnie. I mogę wam jeszcze rzucić dynamit jeden. Niewiele zrobił, ale niech będzie. Kolejnych farmerów damy. Nasz bohater tutaj widzę, nie wiem czemu, ale postanawia się bić z nimi w ten sposób. Jakoś tak dziwnie. Tego dużego byś, właśnie, tego dużego byś załatwił, to byłoby zdecydowanie łatwiej. Dobra, jak załatwisz dużego, to możesz się cofnąć. Dobra, to idź tu teraz. Farmerzy, proszę ich tu trzymać kulturalnie, bo już idzie bohater. Ulepszamy to. Niech będzie szansa na headshota czasami. Szansa na Halo, tam też moglibyście strzelać w tamtych. Tamtych, no, 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 w tych też moglibyście strzelać. Dobra, dawać kolejnych. Jacyś łucznicy będą szli jeszcze. Tutaj ich przytrzymujmy troszeczkę. Nie będą w stanie zrobić zbyt wiele. Dobra, kolejne 250. I czekamy, czekamy. Na razie mamy tu bardzo dużo woja. Woja jest w stanie bardzo ładnie ich tu rozdzielić. Ty idziesz tu na tych łuczników. Ty idziesz na tych łuczników, bo oni są, oni się ładnie skupiają, więc jak bijesz jednych, tak naprawdę bijesz też, o, tym paleniem bijesz bardzo ładnie. Super, dobra, tu dorzucamy kolejnych ludzi. I ty idziesz na nich, bardzo ładnie, cyk, cyk. 400 mamy, proszę bardzo, ulepszenie maksymalne. Tu zaraz będziemy jeszcze ulepszać te strzały tutaj, zatruwające. Tylko, o, proszę bardzo, czekamy na pieniądze. Tutaj proszę bardzo, bardzo ładnie ich palisz. Jest nieźle, jest naprawdę nieźle, fala 18. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze tych tutaj jednostek, niektórych w ogóle nie poulepszałem. Tutaj, czy on strzela przez kilku? O, tu się zaczyna robić burdel. Dobra, dawaj tu. Dawaj tu na górę. Dobra. Trochę tutaj tych szkieletów porozwalajmy. Ty idź tutaj. Dobra, z tym sobie poradzą. Idź tego załatwić. Tego kolesia tutaj. I co będzie tutaj? Dark Slayer, Brigand. No, dużo będzie ich. Będzie ich bardzo dużo nawet. Więc ulepszamy zatrucie na ostatni. Zatrucie. I nie wiem, czy tu jeszcze jakieś ludzi dać zaraz. Nawet jakichś takich podstawowych. W sensie podstawowi też nie są w stanie zbyt wiele zrobić. Szczerze mówiąc. Ty tutaj idź. Pomóc. A to co będzie? Demon Lord. Dwa lordy będą. Wydaje mi się, że ty powinieneś bardziej tu najpierw pójść jeszcze na chwilę. Niech tu jeszcze... Dobra, nie musisz, nie musisz. Tu pójdziesz, wezwiemy farmerów i możemy to przyspieszyć troszeczkę. I powinniśmy dostać jeszcze troszeczkę pieniędzy. Dobra, ulepszenie maksymalne i jedziemy z tym wszystkim. Pomagaj im z nimi. Tych przytrzymujemy cały czas. Cały czas przytrzymujemy. 70. Moglibyśmy minimalnie ulepszyć niektóre jednostki tutaj, bo ci są nawet nie ulepszeni totalnie. Dobra, ulepszamy ich i już jest ok. Już jest zdecydowanie lepiej. Kurde, muszę zobaczyć, jak oni strzelają z tego. Czy oni strzelają w kilka jednostek naraz? Z tych karabinów? Ciężko stwierdzić. Ciężko stwierdzić. Dobra, nasz tutaj sobie na razie nieźle radzi, szczerze mówiąc.
Tego pierwszego co prawda mógłby bardziej pocisnąć, myślę, że byłoby zdecydowanie łatwiej. Cały czas powinni ich trzymać na tych tornsach. Tego też nie ma co na razie inwestować chyba. Chociaż oni tu przechodzą blisko. Tam nie przechodzą już blisko, tylko w tych jednych mogliby bić. Więc na razie chyba nie, na razie bez upgrade'u. Tu upgrade może pójść i tu upgrade może pójść. Tu musiałby pójść też jakiś upgrade. Paladyni. Paladyni to dobre wyjście. I tych też ulepszamy. I zaraz ich też zrobimy w paladynów. Myślę, że tu będzie spoko. Dobra, tu się trochę zaczyna robić burdello, więc trochę wam uwolnimy tych ludzi. Niech będzie. Tutaj bardzo ładnie łucznicy cały czas tłuką. No, wydaje mi się, że te zatrute strzały robią tu fajną robotę. Tu tych ulepszymy, żeby mieli lepszą zbroję. Zaraz będziemy mieli kolejnych tutaj tych, żeby bronić się. Myślę, że spoko. Jeśli to są wszystkie jednostki, które już tutaj były, teraz w sensie są do końca, to już nie są w stanie nam zrobić nic więcej. Bardzo ładnie. Tutaj nasz bohater jeszcze się fajnie tłucze. 96 złota. No, już nie zrobię nawet nic więcej z tym złotem, które mam obecnie, więc nie jestem w stanie. Tutaj dawać jeszcze farmerów. Niech tu pomagają mu trochę zwiększyć obrażenia. Bardzo ładnie. I tam ostatnie szkielety. Ostatnie dwa. Koniec? Czy szkielety będą tak wychodzić w nieskończoność? Czy jeszcze wyjdzie jakiś boss teraz? No, ten szkielet tutaj tak też nie ogarnia, co się dzieje. Żegnam, panie szkielecie. Koniec! Udało się! Bardzo ładnie. Victory! Bez żadnego bossa i 3 gwiazdki. Wydaje mi się, że tylko do jakiegoś procenta. W sensie 1, 2 czy 3 może przejść na raz i nie ma problemu. Bardzo ładnie idziemy tutaj. Myślę, że będziemy szli tu górą trochę. Ale jak widać tego. Wydaje mi się, że tak no z pół gry już mamy. Może nawet troszkę więcej. Mamy upgrade'y, co jest też bardzo ważne. 3 punkciki mamy dodane. Moglibyśmy tu zwiększyć siłę i bardzo chętnie to zrobię. Moglibyśmy też dodać coś z tego, ale na razie nie chcę, bo jeśli w kolejnym dostaniemy 4, to będziemy mogli wziąć sobie ten Spear Throw, który jest, jakby nie patrzeć, wydaje mi się dosyć potężny, bo tylko jest jako jedyny ma właśnie 4. Jako jedyny ma 4, jest za 4 punkty. Ale jeśli chodzi o ten odcinek, ja dziękuję wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, będzie mi bardzo miło. Zapraszam na NB, tam pierwszy link w opisie możecie kupić bardzo fajne gierki. A póki co, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia. No i cześć!